Witam Państwa. Dzisiaj chciałam podzielić się z Państwem, na pewno może babcie, może mamy, smażyły racuchy. Ja właśnie smażę na Wigilię, one wtedy mają taki inny smak, taki czarodziejski. Także zapraszam, żebyście też sobie takie smażyli racuchy Wigilię. To takie świeżutkie są, właśnie smażę tylko Wigilię. Potrzebne są dwa jajka, białka oddzielnie. Ubiję ich. Nie będzie widać. Tak. Dwa jajka. Tu naszykowałam sobie dwie szklanki mąki przysianej. Nie wiem, czy akurat tyle będzie potrzeba, ale sobie naszykowałam dwie. Cukier waniliowy. Z 2 deka drożdży. Kawałeczek masła. I masło roztopię, a masło po to się dodaje, żeby nie wsiąkał tłuszcz. I teraz no, robimy ciasto. Ja sobie wrzucę to masełko, żeby mi się wystawiło. A i przepraszam jeszcze. Szklankę mleka. To mleko mi się grzało. Zaczniemy od rozdrobnienia i drożdży, żeby nam rosły. Dokładamy mąki, troszkę cukru. Łyżeczkę, nawet nie pełną. Troszkę mleka. O. I już drożdże mam rozrobione, przykryję ściereczką. Teraz weźmiemy się za ciasto. Tu już mam tą odrobinę soli wsypanej. Można białko sobie ubić też. Przepaczką nie trzeba mikserem. Pożółtka. Także tego ciasta dużo nie róbmy, bo będzie rosło, to jednak troszkę tych placuszków będzie, chyba że duża rodzina, no to wtedy trzeba trochę więcej. Roztopione masło troszeczkę. I ciepłe mleko.
sypiemy wszystko. Wszystko mąkę. Teraz poczekamy troszeczkę na drożdże. Zaczęły dopiero się ruszać, to jeszcze troszkę czekać. Drożdże już nam urosły. Powiększyła się o więcej jak połowa. Także dokładamy teraz do ciasta. I robimy ciasto, żeby było. Ciasto musi być dość gęste. Jeszcze jednak muszę troszkę dosypać mąki. Bo jak będzie ciasto zbyt rzadkie, to też wsiąka tłuszcz. Jeszcze troszkę to. Ciasto mamy takie. Taki właśnie takiej konsystencji musi być, żeby nie było zbyt rzadkie. Troszkę. No już mamy ciasto wyrobione, proszę. I zostawiamy też do wyrośnięcia. Przykryję ściereczką. Bo tak jak mówiłam już, że wszystkie ciasta drożdżowe trzeba właśnie okrywać, żeby nie było przeciągów, jakiegoś zimniejszego powietrza, bo nie wyrośnie ciasto. Także dziękuję i poczekamy, aż ciasto urośnie i będziemy smażyć rzepy. Do zobaczenia. Ciasto już nam urosło, także mamy prawie cały garnek i już będziemy smażyć. Teraz przenosimy się do mojego obiektu kuchennego. Zapraszam. W czasie, kiedy ciasto rosło, naszykowałam sobie pół misek z papierem do sączania, żeby tłuszcz, który się zostanie, żeby odsiąkł w ręcznik papierowy. Cukier, puder do posypania. Pomieszałam z cukrem waniliowym. I najlepsze siteczko jest takie do posypywania, bo te metalowe to są za gęste i nie bardzo się chce przesypać cukier pudrem. To już sobie rozgrzałam tłuszcz, olej. Olej musi być dużo oleju. No to smażymy w takim, jak to można powiedzieć, półgłębokim tłuszczu. Także spróbujemy, czy już się smaży.
troszeczkę. No. Już możemy troszkę podkręcać. I możemy już smażyć. Łyżkę troszkę zagrzeję właśnie w tym tłuszczu. To nie będzie mi się tak oklejało ciasto na łyżce. I kładziemy takie jak kluski kładzione. O, takie części malutkie i takie różne będą. Ciasto rośnie. Jest dobrze smażyć. Ciasto w środku nie może być słodkie, bo wtedy by nam się szybciutko paliły, kiedy się karmelizował. Ze dwa razy ją obrócę, to na pewno się smażą. Takie ofikuśne wychodzą. To można się dopatrzyć. Tu jakiś ptaszek jakby tak się dopatrywał. Przepraszam. Proszę? Kurczak z rożna. Może być kurczak z rożna właśnie. Coś tam zawsze można się dopatrzyć. I już przewracam jeszcze raz i już wyjmuję. Musi być takie brązowe, tak? No takie, żeby widać było, że się usmażyło. Nie może być blade, bo do środka nikt nie zajrzy, a tak to wiadomo, że już na pewno się usmażyło. Teraz posypiemy. Podremy. I kładziemy następne.
Już placuszki nam się usmażyły. I teraz możemy już przeprowadzić degustację. Pokażę Państwu przekroju. Ładnie wyrośnięte. I są bardzo dobre, ale na pewno wigilie będą pyszniejsze. Bo zawsze to jest jak magia wigilii, że wszystko co się szykuje na wigilię, wszystko jest lepsze. Także dziękuję bardzo Państwu za uwagę. I proszę sobie, może przed świętami jeszcze usmażyć, zobaczyć jak to wychodzi. Jak są dzieci, to na chętnie zjedzą takie placuszki. I do zobaczenia. Dziękuję bardzo za uwagę. Może jeszcze coś przed świętami pokażemy. Dziękuję bardzo. Do widzenia.